dobiegł końca turniej Judo Baltic Cup, jeden z największych turniej judo na Pomorzu, jak i w Polsce. Startowało ponad 1000 zawodników. Zawodnicy toczyli walki przez 3 dni. W piątek walczyły dzieci U12, U14. W sobota młodzicy w swoim pierwszym starcie Pucharze Polski oraz wczoraj, czyli w niedzielę, walczyli zawodnicy o punkty rankingowe juniorów młodszych do prawa startu i prezentowania Polski na Mistrzostwach Europy. Ogromnie się cieszę, że zawody wróciły w tym pandemicznym czasie na areny krajowe. Bardzo dobrze zorganizowany turniej Judo Baltic Cup. To trzeba pochwalić, bardzo dobra organizacja, bo wśród tych obostrzeń wszystkich, które musimy zachować, wszystko było dograne, dopięte na ostatni guzik. Co za tym idzie, kamp też. Jak widzimy za mną ponad 100 grubo zawodników. Można się szkolić, można toczyć walki bezpiecznie. Staramy się trzymać reżim sanitarny. Tutaj organizator Bode Gruba spisał się w 100% znakomicie. Nie mamy nawet się do czego doczepić. Dbamy o zdrowie zawodników, ale też musimy zapewnić im szkolenie, żeby nie było przerw, bo wyczyn potrzebuje szkolenia, potrzebuje walk, potrzebuje kontaktów tutaj międzyludzkich. Nawet ekipy zagraniczne szukają u nas w Polsce możliwości, bo nie radzą sobie, są gigantyczne obostrzenia, czy w Holandii, czy w innych krajach przyjeżdżają. No, jesteśmy krajem, który zapewnia szkolenie i korzystają z tego inni. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy to podkreślają, zarówno trenerzy, jak i zawodnicy i obserwatorzy z zewnątrz. Chciałbym serdecznie podziękować Gdyńskiemu Centrum Sportu, Miastu Gdyni, Polskiemu Związku Judo za wsparcie tejże imprezy. Cieszymy się, bo jak do tej pory wszystko się fajnie nam udało.